Usługa internetowego biura obsługi klienta spółki Wodnik funkcjonuje już trzeci rok. Przez pierwsze lata nie cieszyła się ona aż tak dużą popularnością jak w ostatnim czasie. Przypomnijmy, że właściciele tak zwanego IBO mają nie tylko łatwy kontakt ze spółką Wodnik, ale i dzięki tej usłudze mogą płacić mniejszy abonament za wodę i ścieki. Być może te przywileje spowodowały, że w ostatnich miesiącach spółka zanotowała znaczny wzrost internetowych klientów. Jeżeli wchodziliśmy miesiąc temu i mieliśmy 1200 f faktur, czyli 1200 odbiorców rozliczało się drogą elektroniczną, to mamy dzisiaj 1800. To jest dość znaczący przyrost i jestem przekonany, że ta liczba będzie wzrastała i apeluję do Państwa. Proszę korzystać z elektronicznego biura obsługi klientów. Po pierwsze dla tej części, którzy posiadają wodomierze lokalowe i rozliczają się, czyli budynka wielorodzinnych będzie to znacznie taniej w abonamencie, a poza tym to wszystkim ułatwia, ułatwia pracę. Sama procedura zapisania się do internetowego biura obsługi klienta jest bardzo prosta. W razie no, wątpliwości pracownicy spółki w każdym momencie mogą pomóc państwu wypełnić wniosek. Służymy radom, to są bardzo proste operacje. Mam świadomość, że jest jakaś. Pewnie niewielka grupa ludzi, która ma, ma problemy, ale mają rodziny, mają przyjaciół, więc tutaj apeluję o tego typu współpracę, a nasza firma oczywiście stoi do dyspozycji. W ramach IBO każdy abonent może w danej chwili sprawdzić nie tylko swoją historię płatności, ale i zobaczyć gdzie w danym miejscu jest awaria. Wszystkich zainteresowanych odsyłamy zatem na stronę spółki Wodnik.